Dzień dobry. Widzowie prosili mnie, żebym opowiedział coś o uprawie mechanicznej. To w tym roku, jest drugi rok, kiedy zaczynam tą uprawę. Pierwsze moje przygody były od wypożyczenia maszyny z Radbasu. Na początku to mówię, nie, mówię, to jest porażka, jakieś przewracanie tej ziemi. Mówię, to jest głupiego robota. No i dzięki panu Radosławowi naprawdę zmieniłem postrzeganie na temat uprawy mechanicznej, a prowadzenie sadu na zielono, czy ustosowanie herbicydów. Trwało to trochę, zanim się przekonałem. Tata bardzo szybko zrobił maszynę. Kupiliśmy pierwszą gwiazdę do przewracania i zaczęliśmy to robić. Słuchajcie, w tym roku ja widzę efekt. Trzeba troszeczkę popracować, żeby były efekty, ale ja widzę. Drzewo nie jest podatne na suszę. Ziemia jest nastroszona, jak tu widzicie. O, to jest mięciutkie i tu jest wilgoć. W czwartek było ostatni raz podlewane, dzisiaj mamy niedzielę i to jest piaskowa ziemia. O. I tu w tym jest życie biologiczne. Tu nie są stosowane żadne środki chemiczne. Od czasu do czasu stosuję parzące preparaty. Miejscowo, tam gdzie jakaś kępa jest, no wiadomo, nie będę latał z motyką i wyrywał tego, bo to jest głupiego robota, więc przypalimy to tylko i już, no, bo za robocizna jest za droga, także ja nie ukrywam. Od czasu, raz na rok, gdzie nie, gdzie przejadę opryskiwaczem i te chwasty, które mocno się korzenią, przypalę i to wszystko. No i taki jest efekt po rocznym stosowaniu uprawy mechanicznej. Tu jest to 3-4 tygodnie jechane systematycznie. Teraz ktoś się zapyta, co ja z tego mam. No nie wszystko można na pieniądze przeliczać, nie oszukujmy się, ale taka uprawa to jest same plusy dla przyrody, dla drzew. Ten glifosat, co był stosowany w sadzie u mnie, on na dobre na pewno nie wpływał. Dostaje się przez drzewa, przez korę, przez korzenie. System korzeniowy go na pewno wciąga, bo to na to nie ma siły. Może do owoców on się nie dostaje. Przepraszam. Może do owoców on się nie dostaje, ale krąży w sokach, ogranicza wzrost, hamuje wzrost drzewa. Mało tego, przy tak wysokich temperaturach jak teraz, zrobienie pod drzewami oprysku glifosatem, nie oszukujmy się, ten preparat paruje. Paruje i to drzewo go wchłania, a tu nie mamy takiego ryzyka. Jest to wszystko tak zbliżone do natury. Koszona jest trawa, też od razu przy uprawie mechanicznej trawa wrzucana jest pod drzewa. No i bakterie przerabiają tą trawę, mają azot. No, także same plusy. Koszt zakupu maszyny, no ja nie kupowałem, bo tata robił, no ale wiadomo, też wyszło na około 6 tysięcy. Jeżeli bym miał zapłacić 20 tysięcy za maszynę, no to amortyzacja tej maszyny by była dłuższa, ale na pewno też bym ją kupił. Ja już do chemicznego zwalczania nie powrócę. Można robić tą uprawę mechaniczną w młodym sadzie. Wsadziłem alwę i od razu robiłem uprawę mechaniczną. Nic się nie dzieje. Mówią, że drzewka wyciąga, że podrywa korzenie. Podrywa, ale to zmusza drzewo do głębszego korzenienia się. Tu też były popodrywane korzenie i drzewa ja nie widziałem, żeby ucierpiały, tylko trzeba uważać, żeby nie zasypać tu podkładki, bo nam się ukorzeni i już będzie po odmianie szlachetnej. Przewody, jak widzicie, leżą na ziemi. Uszkadza. Gwiazda uszkadza. Trzeba chodzić to naprawiać. I dlatego muszę te przewody popodwieszać. Teraz tego nie zrobię, bo są jabłka. I bym postrząsiwał jabłka. Będzie drut. No i muszę to podwiesić. Jednak ta gwiazda uszkadza. Gdzieś tam dotknie do kory, przetnie. No i potem trzeba chodzić. Są duże straty. No i czasochłonne, żeby to wszystko ponaprawiać. Przy podlewaniu inaczej ta woda się rozchodzi przy takiej uprawie mechanicznej. Na środku są malutkie wałeczki, ale tata przyrobił gwiazdę z napędem. Teraz ma napęd hydrauliczny.
i ona ładnie to rozgarnia. Dlaczego założyliśmy napęd? Ponieważ już przy tak miałkiej ziemi napęd od spodu no, przestał ją napędzać. Przy pierwszych razach, kiedy ta ziemia jeszcze była taka zbita, takie grudy były, to obracało się. A w tej chwili urobione z tej miałkiej ziemi i to już nie chce się obracać. Odwrócimy się w drugą stronę. Widzicie, na całości, czyściutko w sadzie. No to jest już po zabielaniu, teraz to tak wygląda troszeczkę białawo, ale naprawdę sad bardzo ładnie wygląda. No i jest to zdrowszy sad. Zdrowszy sad. I my chyba tam przejdziemy jeszcze. Na dzisiaj dziękuję, pozdrawiam.